Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Zwycięstwa powietrzne polskich pilotów myśliwskich w okresie II wojny światowej były już wielokrotnie wałkowane przez różnych historyków. Jedni z nich zwiększali ilość zwycięstw odniesionych przez Polaków, inni przycinali konta polskich asów. Co jednak w sytuacji, gdy zwycięstwo odniesione przez najlepszego polskiego pilota myśliwskiego II wojny światowej budzi sporo wątpliwości. Zapraszam na dzisiejszy materiał, w którym postaramy się przyjrzeć okolicznościom, w których podporucznik pilot Stanisław Skalski wziął do niewoli dwóch Niemców. 1 września 1939 roku o godzinie 16:21 w powietrzu po raz drugi tego dnia znalazła się para Pisarek Mielczyński. Podczas patrolowania w rejonie Torunia lotnicy dostrzegli samotny niemiecki samolot rozpoznawczy Henschel HS-126 z 3H 21. Porucznik Pisarek zbliżył się do nieprzyjaciela na odległość około 150 metrów i otworzył ogień. Następnie niemiecką maszynę zaatakował kapral Mielczyński, ale po serii oddanej przez porucznika Pisarka nie trzeba było poprawiać. Maszyna zaczęła opadać do ziemi, a w końcu skapotowała na pobliskim polu. Jednocześnie w pobliżu pojawiły się dwa kolejne polskie myśliwce. Za sterami samolotów siedzieli podporucznik pilot Stanisław Skalski oraz podporucznik pilot Karol Pniak ze 142 eskadry. W pamięci Skalskiego przebieg tych wypadków zapisał się zupełnie inaczej. Rozpoznawcza maszyna niemiecka leci spokojnie po niezmienionym kursie. Załoga zajęta widocznie rozpoznaniem, pewna siebie, nie obserwuje chyba nieba. Dystans między nami gwałtownie maleje. Jeszcze nie jestem spostrzeżony. Spokój przeciwnika podnieca mnie, czuję drżenie rozchodzące się po całym ciele. Za chwilę otworzę ogień. Jeszcze kilka sekund. Czarne krzyże stają się coraz wyraźniejsze, rosną, rażą wzrok. Celownik pieści je, zmniejszając powoli poprawkę. Nagle Henschel pluje ku mnie chaotycznym ogniem obserwatora. Pilot zaczyna uciekać do ziemi. Smugi pocisków obejmują niczym ośmiornica cały samolot. Ściskam mocniej drążek i nie spuszczając oka z celownika, zbliżam się nadal do nieprzyjaciela. 250 metrów. 200. 150. Jeszcze bliżej. Świdruje w mózgu myśl. Już teraz. Naciskam spust. Stare Vickersy grają bezbłędnie. Jestem idealnie w ogonie. Poprawka zbędna. Długa seria przerywa ogień strzelca. Śmigło gwałtownie zmniejsza obroty. Ułamek sekundy i ostatnia krótka seria z bezpośredniej odległości, po czym ostro wyrywam maszynę w górę, by uniknąć zderzenia i ognia porucznika Pisarka i kaprala Mielczyńskiego, którzy doszli Niemca. W półokrążeniu widzę, jak pilot stara się osadzić maszynę na przygodnym terenie. Nie wygląda jednak na to, że maszynę prowadzi wprawna ręka. Pilot musi być ranny. W zachowanym meldunku złożonym po locie przez podporucznika Pisarka przebieg starcia nie odpowiada upowszechnionej, w świadomości zbiorowej Polaków, relacji najlepszego polskiego asa II wojny światowej. Skalski, podobnie jak wielu innych pilotów, ubarwiał swoje wojenne przeżycia. Według porucznika Pisarka dwa samoloty ze 142 eskadry pojawiły się dopiero później. Treść meldunku porucznika Pisarka wskazuje ponadto, że Skalski, pisząc swoją relację w latach 50., przypisał sobie sukces odniesiony przez kolegę ze 141 eskadry. Dla równowagi oddajmy głos podporucznikowi Pisarkowi. Godzina 16:21 wystartowałem z bocznym. Na wysokości 1500 metrów nic nie widziałem, więc zrobiłem okrążenie i zauważyłem nad lasami na południe od Torunia samolot, jednopłat, górnopłat. Przyjąłem kierunek na niego, nabierając po drodze wysokości. Samolot nieprzyjacielski też gwałtownie zaczął iść w górę. Zacząłem się z bocznym zbliżać do niego. Gdy miałem odległość około 350 metrów, zauważyłem znaki, czarny krzyż, niemieckie. Potem usłyszałem, że nieprzyjaciel do mnie strzela. Przeładowałem karabiny, gdyż przedtem zapomniałem, i zacząłem strzelać z tyłu, przybliżywszy się do około 150 metrów.
Nieprzyjaciel zaczął gwałtownie pikować w kierunku północnym. Ja również w pice tej oddawałem serię wraz z kapralem Mielczyńskim. Następnie po ostatniej serii tuż nad ziemią zauważyłem, że obserwator w tylnej kabinie leży w kabinie i zauważyłem jeszcze pociski mojego bocznego kaprala Mielczyńskiego, który strzelał ze mną i w tej chwili samolot skapotował. Ponieważ za mną, prócz kaprala Mielczyńskiego, przyleciało jeszcze dwa samoloty P-11C ze skadry 142, a samolot niemiecki, prawdopodobnie Henschel, już leżał na ziemi, więc powróciłem na lotnisko, pozostawiając pozostałych krążących nad samolotem nieprzyjacielskim. Dalszy przebieg wspomnianych wypadków jest doskonale znany w polskiej historiografii. Podporucznik Skalski wylądował koło rozbitej maszyny i wziął do niewoli obu lotników, w stronę których ruszyła miejscowa ludność dążąca do dokonania samosądu na Niemcach. Skalski nie miał przy sobie broni. Broń boczna pilota została na lotnisku polowym, na którym przed startem razem z podporucznikiem Pniakiem przyszły as wprawiał się w strzelaniu do celu, dlatego też podczas brania do niewoli obu niemieckich lotników posłużył się papierośnicą. Po przekazaniu obu Niemców, obserwatora Siegfrieda von Heinemanna oraz pilota Friedricha Wimmera miejscowej policji, obaj lotnicy zostali dostarczeni do szpitala okręgowego w Toruniu. Przed odlotem Skalski przeszukał wrak i zabrał ze sobą dokumenty, które następnie przekazał do sztabu Armii Pomorze. A zatem zwycięzcą okazał się porucznik pilot Marian Pisarek ze 141. Eskadry Myśliwskiej, która również wchodziła w skład toruńskiego dywizjonu myśliwskiego. Stanisław Skalski, podobnie jak każdy lotnik, ubarwił nieco swoje wspomnienia. Nie powinniśmy mieć do niego pretensji, gdyż były one spisywane wiele lat po wojnie w dość nieciekawych okolicznościach. Skalski oczekiwał na wykonanie wyroku śmierci w więzieniu po procesie o domniemane szpiegostwo na rzecz mocarstw zachodnich. Zresztą nie jest to jedyna różnica między obrazem, jaki maluje się na podstawie zachowanych dokumentów dywizjonu, a tym, co pisali autorzy wspomnień. W przypadku toruńskiego 3-4 Dywizjonu Myśliwskiego można tu wymienić m.in. kapitana pilota Rolskiego oraz wspomnianego wcześniej Skalskiego. Poważne różnice pomiędzy dokumentacją dywizjonu a wspomnieniami widoczne są na przykładzie książki Rolskiego „Uwaga, wszystkie samoloty”, a z tego co wiem, Rolski pisał ją w znacznie bardziej sprzyjających okolicznościach niż Skalski. Na czym polega ta różnica? Chociażby czas startu. Według Rolskiego nastąpiło to około 6. Z akt dywizjonu wynika, że pierwszy lot miał miejsce o 11.30, 11.33 dokładnie i wykonał go Marian Pisarek. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał przypadł Państwu do gustu. Zachęcam do subskrybowania kanału i klikania w dzwoneczek, dzięki któremu będziecie Państwo na bieżąco informowani o wszystkich nowych materiałach wlatujących na kanał. A ponieważ tak jak PZLP-11C Pisarka potrzebował paliwa, by dolecieć do Henszla, tak ja potrzebuję wirtualnej kawy, by rozwijać kanał. Jeśli chcecie dotankować kanał, kliknijcie w link znajdujący się w opisie lub w stylizowaną filiżankę kawy, która powinna być właśnie teraz widoczna na ekranie. Pozdrawiam i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który, jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinien pojawić się na kanale już jutro. Wszystkiego dobrego, cześć!